Powiedzmy, że jesteś właścicielem ciastkarni, a Twoim flagowym produktem jest tarta wiśniowa. I zauważyłeś, że jest pewna zmienność, jeżeli chodzi o liczbę wiśni na każdym z ciast. Niektóre tarty mają nawet ponad 100 wiśni, ale są też takie, które nie mają nawet 50. Zastanawiasz się, jak się ta liczba wiśni na pojedynczej tarcie rozkłada, jak się zmienia. Zastanawiasz się, jakie masz rodzaje ciast. Ile masz ciast, które mają naprawdę dużo wiśni? Ile masz ciast, które mają bardzo mało wiśni? A ile jest ciast, które mieszczą się gdzieś pośrodku tej skali? Żeby przeprowadzić taką analizę wystarczy narysować histogram. W tym celu zebrałeś wszystkie tarty, które aktualnie masz w ciastkarni i zliczyłeś ile jest na każdej z nich wiśni. Na przykład na tej jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itd. i tak dalej, naliczyłeś 32 wiśnie. Zrobiłeś to samo z każdą jedną tartą, która jest w ciastkarni. Potem utworzyłeś kategorię, bo nie chcesz mieć na wykresie dokładnie każdej jednej tarty, chcesz poznać ogólną tendencję. Zatem założyłeś, że interesują Cię przedziały co 30. Czyli ile jest ciast, w których liczba wiśni mieści się pomiędzy 0 i 29? W ilu ciastach liczba wiśni mieści się pomiędzy 30 i 59, włączając w to 30 i 59? Ile jest ciast, które mają przynajmniej 60 wiśni, ale nie więcej niż 89? Ile jest ciast, które mają przynajmniej 90 wiśni i maksymalnie 119? I ile jest ciast które mają minimum 120 i maksimum 149 wiśni. Ustaliłeś wcześniej, że żadna tarta nie może mieć więcej niż 149 owoców, bo tyle się po prostu nie zmieści na cieście o tej średnicy. Te przedziały powinny objąć swoim zasięgiem wszystko, co nas interesuje, wszystkie ciasta, które mamy. Potem zliczyłeś, ile jest w każdej kategorii sztuk ciast. I w kategorii 30 do 59 okazało się, że jest 5 ciast. I na histogramie pojawił się słupek tej wysokości. Jego wysokość to 5, bo tyle jest w tej kategorii ciast. W ten sam sposób zbudowałeś wszystkie pozostałe słupki. Takie dane przedstawia nasz histogram, tarty o różnej zawartości liczby wiśni. Wiemy już, jak zbudować histogram. Sprawdźmy teraz, czy wiemy, jak taki histogram zinterpretować. Jak ocenić to, co widzimy na tym wykresie? Pierwsze pytanie może być takie, czy wiemy, ile mamy w ciastkarni ciast? Czy potrafimy to policzyć tylko na podstawie tego wykresu? Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i zastanowienia się nad tym samodzielnie. Jaka jest liczba wszystkich ciast? Mamy 5 ciast, w których liczba wiśni mieści się pomiędzy 30 i 59. Mamy 8 ciast w kategorii niebieskiej, 4 ciasta w kategorii zielonej. I trzy ciasta, które mają przynajmniej 120 wiśni, ale nie więcej niż 149. To są liczby obejmujące wszystkie tarty, które braliśmy pod uwagę w naszej analizie. Czyli liczba wszystkich tart wiśniowych w ciastkarni wynosi 5, dodać 8, dodać 4, dodać 3. Czyli 5 i 8 to 13, dodać 4, 17, dodać 3 to razem 20. Mamy w ciastkarni 20 ciast. Możemy też zastanawiać się nad bardziej szczegółowymi pytaniami. Na przykład, gdybyśmy chcieli wiedzieć, ile mamy ciast z liczbą wiśni większą niż 60, albo powiedzmy 60 lub więcej. Zastanówmy się, ten różowy słupek nas nie interesuje, bo dotyczy on ciast z liczbą wiśni mniejszą niż 60. Ale wszystkie pozostałe dotyczą ciast z liczbą wiśni większą lub równą 60. Tu jest od 60 do 89, tu od 90 do 119 i tu od 120 do 149. Czyli te 8 ciast z tego słupka dodać, te 4, dodać, te 3. Czyli to będą wszystkie ciasta oprócz tych zawartych w tym pierwszym słupku. Wszystkie ciasta oprócz tych 5 mają 60 lub więcej wiśni. Czyli powinno to być o 5 mniej niż 20, niż nasze wszystkie ciasta. 8 dodać 4 to 12, dodać 3 równa się 15 i zgadza się, jest o 5 mniej niż 20. Korzystając z histogramu, można dowiedzieć się naprawdę ciekawych rzeczy. Możemy na przykład zapytać, o ile jest więcej ciast z liczbą wiśni pomiędzy 60 i 89 niż ciast z liczbą wiśni pomiędzy 120 i 149. Mamy 8 ciast z liczbą wiśni 60, 89. I trzy ciasta, które mają 120-149 owoców, czyli mamy o 5 ciast więcej w kategorii 60-89 niż w kategorii 120-149. Dobrze zbudowany histogram potrafi odpowiedzieć na mnóstwo ciekawych pytań. Mam nadzieję, że pokazuje Wam to, w jaki sposób możemy interpretować histogramy i jakie odczytywać z nich informacje.